Na świecie istnieją osoby, które swoją aparycją mocno wyróżniają się z tłumu. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilku ludzi, którzy dosłownie są jedni na milion. Zapraszam do oglądania. Zheng Rufeng. Ta mieszkająca w Chinach kobieta ma już 100 lat. Jednak nie zasłynęła na świecie z powodu swojej długowieczności. Zheng dosłownie wyrósł na głowie róg. W 2009 roku na lewej stronie jej czoła zaczął rosnąć malutki guzek. Po czasie jego rozmiar się zwiększał, aż w końcu przerodził się w prawdziwy róg, zupełnie jak u jakiejś kozy. Zbudowany jest on z tej samej substancji, z której wykonane są nasze paznokcie. Zwykle, gdy takie rzeczy rosną na ludzkim ciele, ich długość nie przekracza kilku milimetrów. Róg tej kobiety przekroczył już 6 cm. Choć z początku nie pozwalał on jej spać, to aktualnie wydaje się, że kobieta przyzwyczaiła się do swojej unikalnej cechy. Niestety Zheng mieszka samotnie, z dala od swojej rodziny. Z tego też powodu nikt w porę nie zauważył tego wyrastającego rogu i nie zabrał jej do lekarza. Dziś już jest za późno, aby chirurgicznie go usunąć. Oprócz tego po drugiej stronie zaczyna wyrastać jej drugi róg do kolekcji. To się nazywa mieć rogatą duszę. Shin Hyomin. Jak myślicie, ile ten chłopak ma lat? Z pewnością zaskoczy Was fakt, że jest w wieku 30 lat. Shin Hyomin cierpi na rzadką przypadłość, która sprawiła, że gdy miał 10 lat, jego rozwój fizyczny ustał. Shin ma zaledwie 162,5 cm wzrostu, ma dziecinny wygląd i nie posiada zarostu. Jednocześnie ma całkowicie dorosły umysł i odpowiadające mu zainteresowania. Uwielbia spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi w barach i umawiać się z dziewczynami. Niestety Shin nie ma dziewczyny. Kobiety wstydzą się umawiać z mężczyzną, który wygląda jak 10-letni chłopiec. Nikt też nie chce mu sprzedawać alkoholu. Nawet dowód osobisty ze zdjęciem nie pomaga. Sprzedawcy są przekonani, że dokumenty Shina są fałszywe. Macy Curran. Ta pochodząca z Teksasu dziewczyna, choć ma zaledwie 17 lat, to już pobiła wiele rekordów, jeżeli chodzi o swój wzrost. Wynosi on aż 208 cm. Jednak to nie ta liczba sprawiła, że znalazła się w księdze rekordów Guinnessa. Macy ma przy okazji niesamowicie długie nogi. Długość lewej to prawie 135,5 cm, a prawej trochę ponad 134. Jak się okazuje, do tej pory nikomu nie udało się jeszcze pobić jej rekordu. Nogi dziewczyny stanowią około 60% jej ciała. Oczywiście przy takiej wysokości i tak długich nogach Macy boryka się z pewnymi problemami. Przykładowo przejście przez drzwi, aby dostać się do samochodu lub znalezienie odpowiednich ubrań jest dla niej dość kłopotliwe. Jednak długie nogi dają jej też wiele korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o grę w siatkówkę. Jest w niej naprawdę dobra. Dziewczyna planuje rozpocząć studia w Wielkiej Brytanii i ustanowić nowy rekord. Chce zostać tym razem najwyższą profesjonalną modelką na świecie. Sion Clark. Historia tego mężczyzny jest jedną z tych, które są zwykle opowiadane, aby pokazać niesamowitą moc ludzkiej determinacji i łamania barier. Sion urodził się z zespołem regresji kaudalnej. Jest to przypadłość genetyczna, w której rdzeń kręgowy oraz wszystkie kończyny i narządy dolne przestają się rozwijać na poziomie kości krzyżowej. Wydawałoby się, że przy takiej diagnozie nie można normalnie żyć. Sion jednak udowadnia, że jest inaczej. Mężczyzna pewnego dnia zapisał się na lekcję zapasów. Jego trener pomógł mu uwierzyć w siebie i ciężko z nim pracował. Aktualnie mężczyzna z powodzeniem walczy i występuje w kategorii wagowej do 57 kg. Co ciekawe, sam Sion waży około 45 kg. Jednak ta różnica w wadze go nie powstrzymuje. Oprócz tego celowo nie zapisał się do kategorii osób niepełnosprawnych, więc wszyscy rywale Syjona są prawdziwymi zapaśnikami. Jak się pewnie domyślacie, Syjon musi włożyć 2 razy więcej wysiłku, aby któregoś z nich pokonać. Mężczyzna ponadto nie poprzestał na zapasach. Obecnie studiuje oraz uczy się grać na perkusji. Sukcesy sportowe i niesamowita siła woli uczyniły go też sławnym.
Nie tak dawno temu Netflix wykupili prawa do filmu dokumentalnego, w którym Seon zagra główną rolę. Po premierze cały świat dowie się o tym niesamowitym człowieku. Adrian Lewis. Choć na pierwszy rzut oka ta kobieta nie wyróżnia się niczym niezwykłym, to wszystko się zmienia, kiedy otworzy usta i pokaże nam swój język. Jest on naprawdę ogromny. Jego długość przekracza 10 cm. Adrian uważa, że jej język jest najdłuższym językiem na świecie. Dziewczyna może dotknąć nim swojego łokcia, podbródka, nosa, a nawet oka. Swoje niezwykłe umiejętności zawdzięcza genetyce. Niestety z taką umiejętnością trzeba się urodzić i nie jest to kwestia jakiegoś treningu. Mandy Sellars. Górna część ciała tej kobiety waży zaledwie 38 kg, natomiast dolna 95 kg. Jak to możliwe? Mandy urodziła się z rzadką chorobą genetyczną, która prowadzi do niekontrolowanego wzrostu tkanek organicznych. Przypadłość ta dotyka tylko 120 osób na Ziemi. Mandy od dziecka miała bardzo duże nogi, które z roku na rok stawały się coraz większe. W wieku 19 lat zaczęła już chodzić o kulach oraz używać wózka inwalidzkiego. Mimo to kobieta się nie poddaje i radzi sobie świetnie. Doskonale wykonuje wszelkie prace domowe, prowadzi samochód, a nawet niedawno uzyskała tytuł licencjata z psychologii. Milan Chapatel. Włosy tej dziewczyny mają prawie 188 cm długości. Według Księgi Rekordów Guinnessa to najdłuższe włosy na świecie. Kiedy ta rozpunka wychodzi z domu, musi zaplatać warkocz lub upina ogromny kok z tyłu swojej głowy. W przeciwnym razie jej włosy po prostu ciągnęłyby się po ziemi, gdyby były rozpuszczone. Włosy Milanszy są tak długie, że dziewczyna nie może sama się nimi zajmować i musi prosić o pomoc mamę. Kobieta pomaga jej je umyć. Następnie Milansza przygotowuje maseczkę olejkową według specjalnej domowej receptury. Suszy włosy suszarką przez pół godziny, a potem czesze je przez kolejną godzinę. Cała procedura zajmuje jej aż 2 godziny. W dodatku dziewczyna nie chodzi do fryzjera. 11 lat temu pewien fryzjer zrobił jej okropną fryzurę i od tego momentu żadnemu z nich nie ufa. Lauren Wasser. Z powodu infekcji bakteryjnej ta dziewczyna straciła obie nogi, ale zastąpiła je złotymi protezami. Lauren w ogóle nie wstydzi się tego, jak wygląda i z dumą prezentuje je całemu światu. Nosi krótkie spodenki i spódniczki, uprawia jogging, a nawet pozuje do sesji zdjęciowych. Lauren miała już wcześniej doświadczenie w modelingu, ale po swojej operacji myślała, że musi z tym skończyć. Popadła w depresję i nie chciała wychodzić z domu. W pewnym momencie jednak się pozbierała. Zamówiła te niezwykłe protezy i wróciła do tego, co kocha. Zaczęła uprawiać sport i cieszyć się życiem. Aktualnie pozuje dla Vogue'a. Bierze udział w różnych pokazach mody i udziela wywiadów wiodącym magazynom na świecie. Tilly Loki. Ta 14-letnia dziewczynka posiada niesamowite metalowe ramiona. Kiedy miała zaledwie 15 miesięcy, amputowano jej ręce. Od tego czasu marzyła o posiadaniu wysokiej jakości protez, a jakiś czas temu jej marzenie się spełniło. Obecnie Tilly ma naprawdę czadowe, bioniczne protezy ramion, wykonane w tym samym stylu, co ramiona bohaterki filmu Alita Battle Angel. Te fantastyczne ręce kosztowały 12 tysięcy dolarów i zdecydowanie były warte swojej ceny. Tilly potrafi nimi poruszać tak, jakby robiła to całe życie. Oprócz tego wszyscy w szkole jej zazdroszczą, ponieważ wygląda jak jakiś prawdziwy cyborg. Jeff Dape. Ręce tego 50-letniego Amerykanina są tak wielkie, że aż trudno w to uwierzyć. Wiele osób twierdzi, że są one sztuczne. W sieci krążyło wiele plotek i spekulacji na temat tego, że ich rozmiar jest wynikiem choroby. Ludzie zastanawiali się, czy mężczyzna nie ma jakiejś formy gigantyzmu. Jak się okazuje, Jeff po prostu urodził się z taką budową ciała. Nic dziwnego, że z takimi wielkimi rękami został profesjonalnym arm wrestlerem. Przygodę z siłowaniem na rękę rozpoczął już w latach 70. i szybko stał się gwiazdą tego sportu. Podobno wygrał wszystkie pojedynki, od kiedy skończył 17 lat. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tych niezwykłych osobach? Która z nich zrobiła na Was największe wrażenie?
podzielcie się swoimi odczuciami w komentarzach. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!